Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dziś przed nami trzecia odsłona filmów o narzędziach marki Weber. I tym razem bohaterem głównym tego odcinka będzie akumulatorowa wkrętarka model WRCD18N. Zapraszam! W dwóch poprzednich odcinkach omawiałem widoczne tutaj narzędzie, a mianowicie szlifierkę taśmową, jak i piłę tarczową. I do tej piły tarczowej chciałem na początek na chwilkę wrócić, ponieważ popełniłem błąd, co wytknął mi jeden z komentujących. Dzięki, Darek, takie uwagi są zawsze bardzo cenne. I tutaj powiem, o co chodzi. Mówiłem, że w tej chwili nie ma blokady wrzeciona. Blokada jest w postaci tutaj tej blaszki. Ja jej nie zauważyłem, być może z racji na taki dość kamuflujący się kolor. Dodam tylko na usprawiedliwienie, że również w instrukcji obsługi nie ma nic wspomnianego na temat tej blaszki. Ale w każdym bądź razie pile na pewno wychodzi to na dobre, także tym bardziej można ją polecić. W takim razie przejdźmy już do wkrętarki i zacznijmy tradycyjnie od parametrów technicznych, które podane są na pudełku. Nasza wkrętarka wyposażona jest w przekładnię dwubiegową. Na pierwszym biegu osiąga prędkość od 0 do 350 obrotów na minutę, na drugim od 0 do 1350 obrotów na minutę. Zasilana jest 18-woltową baterią litowo-jonową o pojemności 1500 mAh. Jak na swoje niewielkie rozmiary posiada całkiem spory moment obrotowy, wynoszący 35 Nm. Jest on regulowany za pomocą specjalnej skali. Całość urządzenia objęta jest 24-miesięczną gwarancją. Do przechowywania zestawu mamy estetyczną plastikową walizkę zapinaną na klamry i w środku znajdujemy instrukcję, wkrętarkę, ładowarkę oraz dwie baterie. Przyjrzyjmy się na początku ładowarce. Tutaj nie mamy podanych żadnych parametrów, jeżeli chodzi o prąd wyjścia. Natomiast instrukcja podaje, że taką 1,5-amperogodzinną baterię jesteśmy w stanie ładować w ciągu 40 minut. Aby naładować nasze akumulatory, oczywiście musimy je podłączyć do zasilania i powiem szczerze, że troszeczkę naszukałem się gniazda zasilającego. Ono znajduje się tutaj u góry i w momencie podłączenia na zasilaczu, którego w tej chwili nie widzicie, świeci się czerwona lampka, a w momencie, kiedy osiągnie ona pełne naładowanie, zapala się na zielono. Jeżeli chodzi o akumulatory i zabezpieczenia, które znajdują się w tej wkrętarce, to ta wkrętarka wyposażona jest w cały szereg takich zabezpieczeń. Mamy zabezpieczenie przeciwko zbytniemu spadkowi napięcia, drugie zabezpieczenie przeciwko przegrzaniu oraz trzecie przeciwko przeciążeniu, które w momencie, gdy będziemy pracować tą wkrętarką zbyt intensywnie, po prostu włączy nam urządzenie, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. Jeżeli chodzi o budowę czy też obsługę tej wkrętarki, to nie ma nic, co by mogło nas zaskoczyć. Bateria montowana jest od spodu na zasadzie zatrzasku i w momencie jej włożenia i naciśnięcia przycisku urządzenie nam rusza. Natomiast tutaj pojawia nam się wskaźnik naładowania. W przypadku, gdy świecą się wszystkie trzy diody, mamy baterię w pełni naładowaną. Gdy zgaśnie nam zielona dioda, będzie to oznaczało, że mamy tylko 75% poziomu energii, a w przypadku zapalenia się samej czerwonej będzie to sygnał, że urządzenie po raz kolejny trzeba będzie po prostu naładować. Tuż ponad zwalniaczem, czyli tutaj tym przyciskiem spustu, mamy przycisk zmiany kierunku lewo, prawo, a w pozycji środkowej działa on jako blokada. Po prostu nie da się w tym momencie tej wkrętarki uruchomić. U góry przełącznik zmiany biegów. W tej chwili mamy bieg pierwszy, ten, który charakteryzuje się wyższym momentem obrotowym, ale mniejszymi obrotami. I z kolei tu mamy ten drugi bieg z wyższymi obrotami, aż do 1350 obrotów na minutę. Z przodu mamy 18-stopniową skalę, która reguluje nam moment obrotowy, tak aby nasze wkręcanie było bezpieczne dla materiału, jak i dla wkrętu. I ostatnim przełożeniem jest tryb wiercenia. Tuż pod tym pierścieniem znajduje się dioda LED, która w momencie uruchomienia urządzenia podświetla nam obszar roboczy, także w jakichś ciemniejszych miejscach też sobie poradzimy z powodzeniem właśnie tą wkrętarką. Uchwyt wiertarski jest samozaciskowy, plastikowy i umożliwia montaż wierteł w zakresie od 1 do 10 mm. Rękojeści tego urządzenia są ogumowane, także pewnie i bezpiecznie się je trzyma. Natomiast jeżeli chodzi o gabaryty, no to jest to niewielkie urządzenie, przez co bardzo poręczne. Jego długość to w okolicach 19 cm, wysokość 20, grubość w okolicach 5-6, natomiast waży, już zaraz sprawdzimy ile, tylko musimy tutaj wytarować sobie wagę. Okay. Waży 978 gram, także naprawdę niewiele. Myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o wstęp teoretyczny. Teraz przejdziemy do testu praktycznego. Sprawdzimy, jak tym urządzeniem się wierci, a przede wszystkim jak się nim wkręca. Zaczniemy od wiercenia w drewnie. Tutaj mam takie wiertło 18 mm.
piórowe, które już nieraz było wykorzystywane na testach wkrętarek na moim kanale. I założymy je do wkrętarki. Ustawione mamy na drugi bieg, czyli z wyższymi obrotami i na wiercenie. Przeszło bez problemów, no troszkę to oczywiście trwało. Do wiercenia takim wiercu na pewno przydałyby się zdecydowanie wyższe obroty. Ok, w takim razie przejdziemy do testu wkręcania. Tu mam taki zestaw wkrętów 9 cm, 10 cm, no i taki wkręt ciesielski 16 cm. Zobaczymy, jak z tymi wkrętami da sobie radę to nasze małe urządzenie. Tylko musimy najpierw wykręcić wiertło. Zakładam przedłużkę. I zaczniemy od najmniejszego. Mamy pierwszy bieg i damy maksymalny moment obrotowy, tutaj jeszcze ograniczony sprzęgłem chwilowo. Jeżeli nie dałoby sobie rady, no to będziemy przestawiać na tryb wiercenia. Ok, najpierw ta dziewiątka. Dziewiątka do takiego poziomu weszła na tym trybie ze sprzęgłem. Zobaczymy, czy dobijemy ją na wierceniu. No, poszło bez problemu. Ok, w takim razie czas na dziesiątkę, z tym, że ona potrzebuje większej końcówki. No i zobaczymy, czy teraz uda nam się wkręcić tutaj obok. Ustawione już mamy wiercenie. Niestety zaczyna już przeskakiwać mimo mocnego dociskania. Ale w takim razie zobaczmy, jak poradzić sobie z wkrętem ciesielskim. On tutaj ma Torxa, także nie powinno być tego problemu z wyskakiwaniem tego bitu z gniazda. W takim razie próba ostateczna. Wkręt ciesielski 16 cm. No i zobaczymy, czy ta wkrętareczka da sobie radę z takim olbrzymem. No i tutaj zadziałało zabezpieczenie. Po prostu niestety, ale ten wkręt jak na to niewielkie urządzenie jest po prostu zbyt długi i zbyt gruby. Czas na podsumowanie, jakie są plusy, jakie minusy tej wkrętarki. No myślę, że do plusów niewątpliwie należy zaliczyć wyposażenie. Zarówno jeżeli chodzi o tą wkrętarkę, jak i pozostałe te dwa urządzenia, czyli i piłę, i szlifierkę taśmową. Tutaj mamy dwie baterie, ładowarkę, która potrafi w miarę szybko to załadować. Dodatkowo mamy estetyczny i wyglądający solidnie kuferek, a całe urządzenie jest estetycznie wykonane, ogumowane, pewnie i dobrze trzyma się w ręce. Jeżeli chodzi o moc, to część z Was może odczuwać niedosyt ze względu na to, że nie udało się z tym 16-centymetrowym wkrętem ciesielskim. Ale pamiętajmy, że jest to wkrętarka 18-woltowa, czyli średnich rozmiarów i generalnie ona ma być lekka, poręczna, nie zaś do końca taka super mocna. Ja osobiście mam tu wkrętarki, które z takimi wkrętami poradzą sobie bez problemu, aczkolwiek są to wkrętarki 20-woltowe, które są zdecydowanie cięższe i mniej poręczne. To mogą się nie sprawdzić w pracach, gdzie większym atutem będzie właśnie mały rozmiar i precyzja, a nie duża moc. Wybór między takimi urządzeniami zależy głównie od indywidualnych upodobań danego majsterkowicza. Także zostawiam Was samych z tym dylematem. Zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Wuber. Linki do wszystkich tych przedmiotów znajdują się w opisie do tego filmu. Tam możecie poznać dokładniejsze parametry techniczne. Ja tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o wkrętarce, co sądzicie o całej serii. I do zobaczenia. Trzymajcie się.